Cześć, z tej strony Pechcic, a w tym odcinku przetestujemy sobie broń Pukacz. Więc zobaczmy, jak się sprawdzi. Zacznijmy od tego, że broń ta niedawno pojawiła się w sklepie, co dało nam okazję na jej zdobycie. Pukacz to granatnik, którego pociski odbijają się od powierzchni i wybuchają przy kontakcie z wrogiem. Podobnie jak to było w trybie Battle Royale. Broń ta w swoim magazynku mieści tylko 2 naboje. Warto by zacząć od tego, że broń ta całkowicie skopiowana jest z trybu Battle Royale. Jednak muszę przyznać, że wywarła ona na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Trzeba przyznać, że obrażenia tej broni są naprawdę duże i bardzo regularne. Broń ta radziła sobie świetnie w każdej sytuacji. Większe hordy nie były dla niej trudnością, a eliminowanie mgielnych potworów jednym strzałem było czystą przyjemnością. Czynniki te sprawiły, że naprawdę spodobała mi się ta broń i osobiście regularnie jej używam. Niestety każda broń ma jakieś wady, a pukacz nie jest wyjątkiem. Pojemność magazynka tej broni jest stosunkowo mała w porównaniu do innych granatników, które mogą pomieścić do 6 naboi. A koszt zużycia amunicji w pukaczu również nie jest najniższy, ponieważ wynosi 3 rakiety na 1 granat. Oznacza to, że wystrzeliwując jeden pocisk zużyjecie aż 3 rakiety. Warto by jeszcze dodać, że zasięg rażenia poszczególnych granatów jest stosunkowo mały w porównaniu do innych broni wybuchowych. Oznacza to, że pociski mają bardzo małą strefę zadawania obrażeń, co jednak wciąż nie zmienia faktu, że jest to naprawdę zabójcza broń. Broń tą przetestowałem na paru różnych bohaterach, a pierwszym z nich był ten, który w ogóle nie wzmacnia obrażeń wyrzutni, aby przetestować, jak ta broń będzie się sprawowała w codziennych sytuacjach. Następnym bohaterem jest Dewastatorka Penny, która zwiększa obrażenia wyrzutni. Używając tego bohatera jesteśmy w stanie sprawdzić, ile maksymalnie może z siebie dać ta wyrzutnia rakiet.
Jeśli chodzi o perki na tej broni, to na pewno chcecie mieć jedną perkę pod obrażenia krytyczne i jedną perkę pod modyfikator obrażeń krytycznych. A dwie pozostałe perki możecie wybrać sami. Dla jak największych obrażeń możecie wybrać dwie perki pod obrażenia. Jednak aby utrzymywać ciągłość strzałów, możecie dać jedną perkę pod szybkostrzelność i jedną perkę pod szybkość przeładowania. Sprawia to, że w sumie będziecie mogli strzelać o wiele szybciej i o wiele częściej. Jeśli chodzi o żywioł broni, to polecam Wam wybrać energię, ponieważ jest ona najskuteczniejsza przeciwko różnym przeciwnikom. Reasumując, pukacz to naprawdę świetna broń, która osobiście bardzo przypadła mi do gustu. Należy przyznać, że może nie jest ona tania w utrzymaniu, ale jest za to bardzo efektywna przeciwko różnym przeciwnikom. Więc jeżeli macie schemat tej broni, to zdecydowanie powinniście go ulepszyć, ponieważ broń ta nigdy Was nie zawiedzie. To już wszystko. Dzięki za oglądanie i cześć!